Cześć kochani, witam Was bardzo gorąco ponownie. Dzisiaj zapraszam Was na drugą część moich porządków w toaletce. Dzisiaj zajmiemy się moimi paletkami. Wyłożyłam tutaj wszystkie moje palety cieni i kurczę, ich jest naprawdę sporo. Myślałam, że będzie ich dużo mniej niż podkładów, natomiast no ich jest bardzo dużo, ale myślę, że sporo z nich będzie na wyprzedaż, ponieważ ja tutaj mam swoje ulubione i tylko do nich powracam, a reszta leży nie wiem po co, więc może się któraś z Was po prostu przyda. Więc dobrze, jeśli chodzi o tamtą poprzednią część z podkładami, będziecie miały tutaj, link Wam się wysunie do filmiku, tam pokazałam wszystkie moje podkłady i pokazałam te, które zostawiam, te, które oddaję i też wyjaśniłam Wam, dlaczego ich się pozbywam. Więc teraz zajmiemy się paletkami cieni z różnych firm, różne ceny, naprawdę przekrój tutaj jest ogromny. Zaczynamy. Pierwsza z nich, paleta czekoladka. To jest I Love Makeup I Heart Chocolate. Oczywiście to ta pierwsza czekoladka. Jej się na pewno pozbędę, tylko że jeszcze poczekam sobie, aż nagram filmik, ponieważ mam jej odpowiednik, to znaczy ona jest odpowiednikiem tej paletki z Too Faced. Poczekajcie. O, mam tą Too Faced jeszcze w kartoniku. Poczekajcie chwilkę. Już. Nie mam jak ich złapać. Nie chcę Wam świecić. Tutaj mam lampy przed sobą. Więc to są te same, można powiedzieć, odpowiedniki cieni. Ta paletka jest inspirowana bardzo mocno właśnie tą z Too Faced. Too Faced sobie zostawiam, ponieważ moim zdaniem jakość jest zupełnie inna. Ta też jest bardzo dobra. Nie uważam, że ona jest zła ta paletka, bo jest naprawdę fajna i swojego czasu była naprawdę bardzo przeze mnie używana, bardzo ją lubiłam. Ale skoro mam oryginał, to zostawiam sobie oryginał, bo oryginał jest jednak lepszy. No, te cienie są wspaniałe. Dla mnie w ogóle ta paleta, ta Too Faced jedynka, jest lepsza, dużo lepsza, znaczy, wiecie co, dla mnie po prostu kolorystycznie jest dużo fajniejsza niż tamte inne czekoladki właśnie Too Faced, więc tą na pewno zostawiam, uwielbiam tę paletę, prześliczne, genialne cienie, a ta będzie na wyprzedaż, z tym, że jeszcze nie teraz, robię najpierw makijaż porównawczy właśnie tymi dwoma paletkami, taki jak robiłam kiedyś, jakieś 2 lata temu, z paletami Naked 3 oraz właśnie Too Faced odpowiednik, Iconic 3. Więc to są dwie paletki. Pierwsze. Kolejne takie mniejsze palety. To jest paleta, na przykład tutaj mam Zoeve Rodeo Belle. Jeśli chodzi o nią, rzadko po nią sięgam, natomiast jeśli potrzebuję właśnie w makijażu takie piękne, żywe kolorki, to ona jest niezastąpiona. Przepiękna jest, przepiękna pigmentacja, fantastyczne są te cienie, kremowe, bardzo łatwo się z nimi pracuje, cały dzień się trzymają, troszkę się osypują, ale wiadomo. No, ona jest, uważam, że bardzo dobra. Ona była dla mnie lepsza niż ta Naturally Yours. Naturally Yours już dawno pozbyłam, a tą zostawiłam i dalej ją zostawiam, ponieważ, tak jak mówię, rzadko po nią sięgam, natomiast jeśli potrzebuję jakiś kolorystyczny akcent makijażu, no to ona jest naprawdę niezastąpiona. Bardzo fajna paleta. Bardzo ją lubię, naprawdę. Kolejną mam tutaj ze Smashboxa, taką małą paletkę, bardzo, można powiedzieć, że stara w sumie, bo dawno ją kupiłam, to będzie ze 3-4 lata temu na pewno, ale z tymi cieniami się kompletnie nic nie dzieje i są bardzo fajne, to jest paleta ta z takimi ślubnymi, można powiedzieć, kolorami pastelowymi, też na razie zostaje ze mną, choć nie wiem, może się jeszcze kiedyś ją pozbędę. Natomiast ona jest bardzo łatwa w użyciu do makijażu takiego dziennego, ponieważ to są kolory takie delikatne, nie są mocno pigmentowane, ale właśnie do makijażu dziennych są idealne, jak się spieszymy, żeby nie narobić się sobie plam, nie napaćkać się na tych powiekach. Na przykład ta paletka Too Faced Chocolate Bar jest bardzo mocno pigmentowana i jak się spieszę, no to czasami mogę tam sobie coś nie tak namalować, a tymi cieniami naprawdę nie da się zrobić błędu, więc i też są bardzo fajne, dobry pigment mają, tylko że tak jak mówię, one są delikatne takie w swojej formule, więc ja ją sobie jeszcze zostawię. Kolejna paleta, którą już się pozbędę, tylko że zobaczcie, tutaj mi się jeden cień ukruszył, wypadł całkowicie. To jest paleta taka z Kiko. Z zeszłego roku, to była kolekcja świąteczna, z tego co pamiętam. W większości tutaj są matowe cienie i muszę Wam powiedzieć, że te matowe cienie w tej paletce są naprawdę genialne. Mają świetną pigmentację, bardzo mocno nasycone są te kolory. Też dobrze się z nimi pracuje, tylko że można sobie zrobić nimi trochę błędów, popełnić, ponieważ tak jak mówię, są naprawdę mocne, mocno się chwytają powieki. Więc, no ale jeżeli chodzi o tą paletę,
To tematowe cienie naprawdę są fajne. Jeśli chodzi o cienie, te tutaj dwa perłowe, to mi się one kompletnie nie podobają, ponieważ bardzo słabo są widoczne na powiekach. Więc tą paletę będę chciała odsprzedać. Wiecie co, może ja sobie będę na drugą stronę kładła te, które chcę oddać. Będzie po tej stronie leżeć. Kolejne, słuchajcie. Teraz cienie z MAC-a. Ja mam naprawdę od cholery cieni z MAC. Z tym, że ja ich w ogóle nie używam. Od razu mówię, że one są już dosyć stare, ponieważ one mają po 5, po 6 lat nawet. Więc nie chcę ich też wyrzucać, ponieważ one mają cały czas idealną jakość. Nic się z nimi nie stało, ani nie śmierdzą, ani nie wiem, plam nie robią, kolorów nie zmieniły, pigmentacji nie zmieniły, nasycenia niczego, po prostu faktury nie zmieniły, nic. One są identyczne takie, jak były na początku, nie skamieniały, no po prostu są idealne. Dlatego nie chcę ich wyrzucać, ale też nie chciałabym nikomu sprzedawać ich, nie wiem, za jakąś wygórowaną cenę. Słuchajcie, jeżeli na przykład któraś z Was chciałaby sobie wypróbować jakiś cień z MAC-a lub potrzebuje, nie wiem, na jakieś... jak to się nazywa? Czarty takie do kartek, malowanie po prostu na kartkach, żeby się uczyć po prostu makijażu. Czy chciałaby sobie, nie wiem, wypróbować jakiś kolor na powiekę? Od razu mówię, że one są już prawdopodobnie po terminie, więc nie wiem, no ja je normalnie używam, jeżeli używam ich, to mi się nic nie dzieje kompletnie. No ale no, od razu mówię, że one są już pewnie po terminie. Ale to są pudrowe cienie, także wiecie. Więc to jak po jakieś 5 zł na przykład za jeden cień bym chciała sobie wziąć, żeby trochę mi się po prostu zwróciły, bo ich jest naprawdę bardzo dużo. Różne, różniste kolory i różne wykończenia i tak dalej. To nie jest filmik ogólnie wyprzedażowy w tym momencie, więc ja o nich jeszcze będę kiedyś indziej mówić, w innym filmiku z wyprzedażą. Tutaj mam te takie matowe wszystkie, znaczy nie matowe, tylko neutralne cienie, brąziki, beże. I tu mam jeszcze paletkę, tak, takimi kolorami. Napiszcie mi pod filmikiem, czy byście były zainteresowane, czy po prostu szkoda mojego gadania i nie wystawiać ich na sprzedaż. No tak, tak jak mówię, no po jakieś 5 zł za jeden cień, załóżmy. One normalnie kosztują 60 zł, także wiecie. Dajcie znać. One będą oczywiście na odsprzedaż, ponieważ nie używam ich. Po prostu ich nie używam już na pewno długo. Zauważyłyście, że nie używam tych paletek. A cały czas je mam i szkoda mi ich po prostu wyrzucić, bo te cienie są dalej dobre. Więc tak. I tu mamy następne cienie. Mam teraz w takim pudełeczku, będę z tego pudełka wyciągać. Pierwsza paleta. Paleta z cieniami Inglota. Tak się prezentuje. Nie używam jej kompletnie. Te cienie są bardzo ładne. Przepraszam Was, ktoś dzwoni. Te cienie są bardzo ładne, ale ja ich po prostu nie używam, więc też będą na wyprzedaż. Tak? Nie mówię, że są złe, ale po prostu nie używam ich. Po co mają leżeć? A mam tych paletek naprawdę bardzo dużo. Kolejna paletka to jest paleta taka czwórka z czterema cieniami z Kiko. Świetna, przepiękne cienie, przepiękna pigmentacja, formuła tych cieni mi się niesamowicie podoba. One są trochę takie kameleony, takie mają podwójne dno, przecudowne cienie, uwielbiam tą paletę, używam jej bardzo często, także w życiu się jej nie pozbędę, a to jest kolekcja limitowana. Tak się prezentuje w ogóle puderniczka, jest bardzo ładna, to opakowanie, więc ją zostawiam na 100%. Kolejna paleta, również ze Smashboxa. To jest ta Full Exposure. Niestety jest brudna, bo to jest takie opakowanie zamszowe trochę i ono się strasznie brudzi. Ona będzie na wyprzedaż, niestety. Ona jest świetna, bardzo ją lubię, natomiast mam tych paletek bardzo dużo. Tak jak Wam już wspominałam i będę Wam dzisiaj mówić kilka razy w tym filmie o tym. Więc ona leży ostatnio, leży i leży. A mam tych cieni naprawdę sporo, mam w różnych paletkach właśnie cienie i matowe, i błyszczące, więc nie potrzebuję aż tyle. Jeżeli chodzi o jakość, jest naprawdę bardzo dobra i ja ją... Zresztą ja robiłam porównanie chyba 10 paletek moich i będziecie miały link, tutaj Wam się wysunie karta. Możecie sobie zajrzeć do tamtego filmu i ona była na pierwszym miejscu ex aequo z paletką Too Faced. Także bardzo ją lubię, z tym, że jej po prostu nie używam, więc ona też będzie na wyprzedaż. Tak? Kolejna Too Faced Semi Sweet. I dziewczyny, uwielbiam tą paletę, jest przepiękna, pięknie pachnie, fantastyczne cienie, ale planuję się jej pozbyć, ponieważ
Ta paletka z Too Faced, właśnie ta pierwsza czekoladka, zawładnęła moim sercem strasznie. Jest fajniejsza, te kolory bardziej we mnie uderzają. Ta mniej troszeczkę i ta będzie na wyprzedaż dla Was. Więc tak, jeśli chodzi o te cienie, są naprawdę genialne, uwielbiam tą paletę. Gdybym tamtej nie miała, gdybym tamtej nie kupiła, to na pewno ta by ze mną została. Natomiast no to coś muszę oddać, prawda? Czegoś muszę się pozbyć. I mam jeszcze jedną paletę Too Faced, tą taką serduszkową, której nie wzięłam. Nie chcę się teraz jeść, ponieważ jestem zastawiona tutaj lampami. Wiecie, jak ona wygląda. I jej też się pozbywam, ponieważ ani kolory mi nie pasują, to jak wyglądają na oczach mi nie pasuje, także ona też będzie na wyprzedaż. Więc z tych czekoladek wszystkich zostawiam sobie tylko tą właśnie pierwszą czekoladkę. Ona jest świetna i zastępuje mi po prostu wszystkie inne palety. Ojej! Zastępuje mi wszystkie palety te czekoladowe. Więc tak. Kolejna paleta to jest paletka z Narsa. I muszę Wam powiedzieć, że ona jest naprawdę bardzo fajna. I kolory są ładne. Ale jakoś jej nie używam. Nie wiem czemu. Nie ciągnie mnie po prostu do tej palety. Ona jeszcze nawet ma tutaj niezgięty ten wierzchnią warstwę taką, taką kalkę. Oczywiście wielkie lustro. I kolory wyglądają tak. Ja zrobiłam jeden makijaż tą paletką i ona po prostu, znaczy dla Was jeden, i potem używałam jej kilka razy i ona leży, leży, leży. Ona jest też, muszę Wam powiedzieć, że one te cienie, nie matowe, tylko te właśnie perłowe, one mają dziwną fakturę. I najlepiej nakłada się je pędzelkami syntetycznymi. Tylko i wyłącznie syntetyki tutaj wchodzą w grę, ponieważ ona jest tak jakoś grubo zmielona i nie chcą chwytać, te naturalne włosie nie chwyta po prostu pigmentu tu w tej paletce, w tych cieniach. Więc tylko i wyłącznie syntetyczne pędzelki się tutaj dobrze spisują właśnie przy tych cieniach. Natomiast jak już nałożymy na powiekę, one się cały dzień trzymają bez żadnego uszczerbku. Kolory są mocno napigmentowane, nasycone, bardzo ładne. Także nie wiem, jeszcze się zastanowię nad tą paletą, bo bardzo ładna jest ogólnie. Naprawdę prześliczne są te cienie. I muszę Wam powiedzieć, że one są takie niespotykane i rzeczywiście w swoich paletkach nie mam takich kolorów. Więc jeszcze się zastanowię, do filmiku z wyprzedażą jest jeszcze chwilka, to będę mogła się zastanowić, będę miała czas. Także na razie, nie wiem, na razie po środku ją tutaj ułożę. To będzie Nars. Kolejna paleta, której się w życiu nie pozbędę, bo ją uwielbiam. To jest paleta The Starlet od Marka Jacobsa. Takie jeszcze opakowanie tutaj. Kolory są boskie, zobaczcie, to opakowanie też bardzo ładne. Takie nieklasyczne, niespotykane, bardzo fajnie to wygląda, jest cieniusieńkie. W podróż jest bardzo fajne, tak mi się wydaje, jeszcze z nią nie jeździłam, ale dużo miejsca nie zajmuje. Tutaj się ją przyciska, otwiera. Jeszcze mamy taką zakładkę. I kolory są takie i są bosko napigmentowane, przepiękne. Ostatnio robiłam makijaż właśnie tymi cieniami. Mogłyście zobaczyć, jak to wszystko wygląda. Naprawdę jest świetna i jakość, i te kolory. I naprawdę te kolory są bardzo niespotykane. Nie mam takich kolorów w swoich zbiorach, także na pewno ją zostawiam. Ona ma specyficzną formułę. One są takie bardzo kremowe te cienie. Przepiękne, naprawdę przepiękne, także uwielbiam tą paletkę. I tutaj nie ma ani jednego matu, więc bardzo ją lubię i na pewno zostanie ze mną. Kolejna paleta, którą na pewno zostawię, która jest dla mnie taką paletką dzienną. Bardzo często ją używam. To jest paleta Yves Saint Laurent. Nazywa się 1NU. Jest tak, ona się prezentuje. Ona jest taka malutka, zgarbniutka. I te kolory na dzień właśnie do makijażu dziennego dla mnie sprawują się świetnie. Też jakość bardzo dobra i pigmentacja też bardzo dobra. One z początku miały jakąś taką warstewkę, której ciężko było mi się przebyć do koloru, ale jak ją zlepałam, jak już ta pierwsza warstwa poszła, to teraz jestem naprawdę niesamowicie z nich zadowolona. Z wszystkich kolorów i też są bardzo takie uniwersalne te kolory i takie moje. Uwielbiam makijaże właśnie w takich kolorach, jak tutaj mam. Także i tutaj mam i maty, i matowy taki beżowy cień, i maty ciemniejsze, i błyszczące różne, i jasne, i ciemne, i też jeden z drobinkami, który uwielbiam, i to jest ten cień. Także no,
Naprawdę bardzo ją lubię, i serdecznie Wam polecam. Nie pokazuję jej zbyt często w filmikach, ale uwierzcie mi, do makijażu dziennego ona bardzo często ląduje na moich powiekach. Najczęściej w sumie chyba tą paletkę używam i tą od Toma Forda, którą teraz Wam pokażę. To jest ta. I to jest paleta 03 Nude Deep, którą zmieszałam, lekko mówiąc, z błotem na początku. Natomiast dziewczyny, ja się po prostu zakochałam w jednym cieniu i mam go dzisiaj, akurat się składa, że mam go na powiekach, mam go na tej ruchomej powiece tutaj. W załamaniu mam jeden cień z Barbery. Zakochałam się po prostu w tym cieniu tutaj. On wygląda niesamowicie, tu w palece wygląda jak taki szarak taki zwykły, a na oczach wygląda świetnie, to jest taki prawdziwy topik z brązem, który lekko, można powiedzieć, opalizuje. Cudowny jest, ten cień jest przepiękny. Tego nie lubię, bo on na moich oczach wychodzi bardzo szaro, jak taki myśli się robi ten kolor. Tutaj nie widać brązu, tylko szarość, więc tego rzadko używam. Używam najczęściej tego i tych dwóch tutaj do rozświetlania w kącikach, one są świetne. One są takie jakby lekko żelowe, ale jednocześnie są twarde. Nie są kremowe, tylko takie właśnie lekko żelowe. Bardzo ciężkie do pisania, bo naprawdę nie mam porównania z innymi cieniami. Mam tylko właśnie te cienie od Toma Forda w takiej właśnie formule, fakturze, konsystencji, nie powielają mi się, także naprawdę bardzo je lubię. Te trzy cienie tutaj są świetne i też bardzo często noszę właśnie te cienie na swoich oczach. Także ja się w ogóle bardzo dobrze czuję w takim kolorze, jak tutaj mam na tej właśnie ruchomej powiece. To jest taki taupe. Lubię w ogóle błyszczące cienie, a tamte naprawdę pięknie połyskują. To jest naprawdę taki taflowy efekt rozświetlenia. Więc tak, następna paleta to jest Bare Minerals. Jej się na pewno kiedyś pozbędę, bo ja jej rzadko używam. Natomiast na razie jeszcze zostanie ze mną. Ona jest dość świeża. Taka świeżynka moja w moich kosmetykach. Tak się prezentuje. Odbijające, widzicie, lustrzane opakowanie. I cienie kolorystyczne też są bardzo ładne. Są takie dzienne, takie typowe dzienne do dziennych makijaży, takich stonowanych, w których ja ogólnie się najlepiej czuję. Tak jak mówię, no, zresztą widzicie też, że w tych wszystkich paletkach te cienie są mniej więcej tak podobne, czyli brązowe, jakieś beżowe, takie przygaszone. Jedyna paletka z takimi lepszymi, znaczy lepszymi, bardziej kolorowymi cieniami to jest ta Zoeva i drugą mam jeszcze z Urban Decay, taką właśnie paletkę do akcentów. Natomiast resztę moich cieni są takie właśnie do dziennych makijaży. Najbardziej takie lubię właśnie cienie i paletki. Więc to jest tak i tutaj mamy i matowe cienie, i drobinkowe, i z połyskiem również. Także tutaj jest kilka różnych wykończeń. I też dobra pigmentacja, jakość. Nie osypują się te cienie, co jest dziwne, bo słyszałam, że się osypują. Mi się w ogóle nie osypują i też, wiecie co, bardzo lubię ten kolor tutaj. To jest również taki dość podobny do tych właśnie, co ja uwielbiam, czyli do tego, co mam na przykład na powiekach. Dość podobny odcień. Ostatnio go miałam w którymś filmiku. Gdzieś tutaj Wam się link wysunie, jak znajdę ten filmik. I zostały mi, kochani moi, trzy palety takie większe. Od czego by tu zacząć? Może zacznę od tej palety ze Smashboxa. Ona jest duża. Tutaj mamy różne w ogóle kosmetyki, nie tylko cienie. Ona w środku się tak prezentuje. Tutaj mamy cienie, tu mamy róże, tu mamy kosmetyki kremowe, korektory oraz bronzery, rozświetlacze. I one, te kasetki tutaj, te czarne, się wyciąga. I ja zrobiłam, wyciągnęłam je tak niefortunnie, że ułamałam tutaj ten zaczep. Także niestety nie da się jednej z tych, bo można je zamieniać miejscami, więc w tym miejscu się po prostu nie da zaczepić tej kasetki, tylko na ten jeden zatrzask. Natomiast druga siedzi normalnie. Tak to się prezentuje. Od razu Wam to mówię, ponieważ ona będzie na odsprzedaż. Ja jej bardzo rzadko używam. Ja czekam tylko na to, żebym w końcu się zebrała i zrobiła Wam test na żywo tych kosmetyków tutaj kremowych, czyli tych bronzerów do konturowania twarzy na mokro. To są te same produkty, co mamy w Smashboxu w tych kredkach. Czyli i korektory są właśnie w tych kredkach, i te bronzery, rozświetlacze są w kredkach, także chciałabym Wam zrobić test na żywo tego. Zobaczymy, jak to wygląda na twarzy, ile się utrzymuje i tak dalej, kolorystycznie, jak to się przedstawia, porównamy z jakimiś innymi moimi kosmetykami właśnie kremowymi, ponieważ, tak jak mówię, no one są normalnie dostępne w sprzedaży, tylko w tych kredeczkach. Więc tak, a jak już nagram ten filmik,
to ta paletka cała pójdzie dla Was na odsprzedaż. Jeśli chodzi w ogóle, to ona jest bardzo dobra, jakość jest świetna, zresztą to są cienie Smashboxa, także tutaj nie ma się co dziwić. Tylko że ja po prostu jej nie używam i tych paletek mam naprawdę sporo, więc ona leży i leży. I tyle. I tutaj mamy cienie, bardzo dużo cieni i przepiękne róże. Ten jest można używać jako bronzer również. Ten jest prześliczny, to jest róż pomieszany troszeczkę z brzoskwinią, a ten jest macik, taki matowy, bardzo naturalny kolor. Kolor takiego rumieńca po prostu. Więc to są właśnie te pudrowe kosmetyki, a tutaj druga kasetka z tymi kremowymi. Więc tak, ona będzie na odsprzedaż, od razu mówię. Tylko mówię, że muszę ten filmik jeszcze nagrać. Znaczy nie muszę, bardzo chcę, tylko że się nie mogę zebrać. I paletka przedostatnia to jest ta Book of Shadow 4. Ja jeszcze kiedyś miałam dwójkę, z dwójką się pożegnałam. I to na pewno zostawiam, ponieważ jest świetna, niestety jest dość brudna, bo te cienie się troszeczkę osypują jednak tutaj, jak się ją używa, no to brudzi się to wszystko. Ale bardzo mi pasują i wykończenie mają prześliczne, bardzo mocna pigmentacja. Ja Wam tu pokażę w ogóle te cienie niektóre. Filmik mi się wyłączył. Zobaczcie, mam nadzieję, że widać dobrze ostrość. Tak. Jeśli macie kiedyś, będziecie miały dostęp do paletek właśnie Book of Shadow, to naprawdę serdecznie polecam, bo to jest zupełnie inna jakość niż te wszystkie Naked Urban Decay. Zupełnie inne cienie. Przecudowne, bardzo fajnie napigmentowane, kremowe, świetnie się tym pracuje, także naprawdę bardzo serdecznie polecam. I ta paleta też ze mną zostaje, ponieważ tu mamy i brąziki, i fiolety, i zielenie. Bardzo fajne różne odcienie. Zrymowało się. Ona się jeszcze tak otwiera. Zobaczcie, tu mamy lusterko, motylki wystające. Naprawdę urocza jest. Bardzo fajna paleta. Więc ona na pewno zostaje. I tutaj mam ten zestaw paletek Too Faced. Ostatnie wydanie świąteczne. Bardzo ładnie to wygląda w ogóle. Zobaczcie, to się tak otwiera. I tu mamy trzy paletki. Mieliśmy tutaj jeszcze maskarę, którą używam namiętnie. Bardzo lubię. Better Than Sex. I trzy palety cieni, które pachną nie czekoladowo, tylko pierniczkami. Kawa z czekoladą, jakąś mięta z czekoladą i tak dalej. Naprawdę przepiękne zapachowo są te paletki. Każda z nich zupełnie inaczej pachnie. Słucham! Przepraszam Was bardzo, że tak przerywam, ale cały czas mi ktoś przerywa. Jest sobota. Godzina 18:30. Wszyscy powracali do domu. Jak nie nagrywałam, to ich nie było, a jak zaczęłam nagrywać, to wszyscy powracali. Teraz każdy coś ode mnie chce. I jeszcze siedzę w ogóle w pokoju mojego syna i on by tu chciał najszybciej leźć oczywiście. Więc dobra, streszczam się. Ostatnie trzy paletki mam. To są właśnie te Too Faced. Pięknie pachnące, każda inaczej, tak jak Wam wspominałam. Każda z nich ma po 6 cieni i jakiś jeden kosmetyk do twarzy. Dwie mają róże i jedna z nich ma bronzer. Także cały w sumie makijaż można wykonać właśnie tymi paletkami. Jeśli chodzi o jakość, to w większości wszystkie cienie mają naprawdę świetną jakość. Kolory są w ogóle bardzo unikalne, są prześliczne. Niektóre z tych cieni, szczególnie matowe, one się strasznie sypią. Także wydaje mi się, że te paletki właśnie Too Faced świąteczne mają gorszą jakość niż tamte czekoladki właśnie Chocolate Bar. Ale też są bardzo dobre, bo to jest ogólnie dobra marka, cienie ma świetne, świetne kolory, też bardzo dobrze mi się nimi pracuje i też, no nie wszystkim się tutaj cienie podobają. I jeśli chodzi o jakość, może nasycenie na powiece, też niektóre są troszeczkę mniej widoczne i trzeba użyć je na mokre po prostu nałożyć, ale i tak zostają te paletki ze mną, bo są naprawdę przepiękne. To jest pierwsza. Druga, którą najczęściej właśnie używam i ona jest najfajniejsza. I tutaj właśnie są te dwa cienie takie brokatowe, które są nie do końca widoczne na powiece, jak nie nałożymy ich na mokro. Więc ja je zawsze na mokro nakładam, w jakimś akcencie na przykład na dolnej powiece czy coś. Przepiękne są naprawdę. Czarny mamy również i tu mamy bronzer. Bronzer jest świetny, jest dość jasny. Nie ma jakiejś mega, nie wiadomo jakiej pigmentacji, ale sobie krzywdy nim nie zrobimy. Także do tego, do makijażu dziennego jest naprawdę bardzo fajny. Więc no, szczególnie ta paletka bardzo mi się podoba. Te cienie matowe, tak jak mówiono, się troszeczkę kruszą. One są takie sypiące, natomiast i tak wyglądają bardzo dobrze na oczach. Także ja jestem z nich zadowolona. I ostatnia paletka wygląda tak. Róż ma w kolorze brzoskwiniowym, tamten był bardziej różowy.
I też zobaczcie, i ten piękny kolor świąteczny, zobaczcie, o, ja wam pokażę go na palcu, czekajcie, on się pomiesza z tamtym cieniem, widzicie? No nasycenie jest świetne, on naprawdę bardzo dobre, bardzo ładnie wyglądają na oczach. I te dwa cienie też mi się bardzo podobają, bardzo lubię je używać tutaj, te dwa. Także, a i ten jest śliczny. Ten też właśnie na mokro nałożony, na całą powiekę, albo na jakiś cień taki właśnie w kremie też cudownie wygląda. To jest taki brokacik właśnie, ale taki taupe. Trochę chłodny, trochę ciepły, takie w zależności jak się na niego popatrzy. Więc no z niej jestem bardzo zadowolona w ogóle z tych trzech paletek. Uwielbiam je też. Jak mi się przypomni, to po prostu po nie sięgam. Zresztą ja mam tak, że jak się uprę na jakąś jedną paletkę, zacznę ją używać, to cały czas u mnie idzie w makijażu właśnie ta paletka. Potem sobie zmieniam i mam jakąś ulubioną kolejną paletkę, więc te na razie leżą, ale na pewno będę ich używać na 100%. Także moi kochani, odwrócę się tak. Tutaj mamy, zobaczcie, paletki, które na pewno zostają ze mną. Tu mamy jedną, którą się muszę zastanowić, to jest ta NARS. Natomiast tu po tej stronie mam palety na wyprzedaż. Troszeczkę się ich pozbywam. Tutaj są te trzy z MAC-a i dajcie koniecznie znać, czy będziecie chciały w ogóle odkupić je ode mnie, te cienie. Tak jak mówię, niekoniecznie do makijażu jakiś dla Was, tylko po prostu, nie wiem, na spróbowanie, czy do tych czart. Kurczę, jak to się nazywa? Zapomniałam. Wiecie, wizerzystki robią sobie te makijaże, takie próbne na kartkach. O to mi chodziło. Więc tak. I tu mamy te cienie. I cienie z Inglota, i cienie, dwie paletki z Too Faced, tylko drugi nie mam akurat przy sobie. Smashbox i Kiko. A te zostają na razie przynajmniej. Dobrze, mam nadzieję, że Wam się filmik spodobał, że Wam się przydał do czegoś. Jeśli chodzi o recenzję właśnie tych innych palet, których tutaj nie pokazałam, a miałam, to na pewno zobaczycie właśnie w tym filmiku tutaj, w tych kartach. Więc zapraszam Was bardzo serdecznie. Dziękuję Wam za uwagę. Na razie przynajmniej nie kupuję żadnych cieni już takich właśnie paletkowych, ponieważ jeśli chodzi o cienie, to mam jeszcze pełno takich pojedynczych cieni i w kremie cieni, i takich zwykłych pudrowych, i na przykład pigmentów. Też Wam zrobię filmik z porządkami w mojej toalecie właśnie z cieniami pojedynczymi, ale to za parę dni dopiero nagram ten film, żeby tak nie wszystko na raz. Jeśli chodzi o palety, no to ich jest naprawdę sporo, troszkę za dużo, ale ja uwielbiam makijaż, uwielbiam cienie i cienie się jakoś tak bardzo szybko nie psują, także wiecie. Okej. Dziękuję Wam za uwagę bardzo serdecznie, pozdrawiam Was gorąco i zapraszam na kolejne filmiki.